22 kwietnia około godziny 11 w ciągu drogi krajowej nr 8 na głównym skrzyżowaniu w Łagiewnikach doszło do zdarzenia drogowego. Najprawdopodobniej kierująca samochodem marki Citroen wjechała w samochód marki Nissan, który zatrzymał się przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle. Pasażer Citroena wymagał pomocy medycznej, której na miejscu udzielił zespół pogotowia ratunkowego. Na miejscu również pracowała dzierżoniowska drogówka. Przez około 90 minut ruch na pasie do Kłodzka odbywał się z utrudnieniami.